Cześć, witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj opowiemy Wam troszeczkę o winach. Chcielibyśmy się z Wami podzielić troszeczkę naszą wiedzą o tym trunku. Postanowiliśmy sobie wyznaczyć takie zadanie, jakie wino podarować komuś z okazji zbliżających się świąt. I nie tyle na taki prezent do odstawienia na półkę, co raczej na takie wino, które się przynosi, a potem wszyscy je ładnie, wiadomo, wypijamy do wieczerzy. I zastanawialiśmy się. I mamy trzy typy. Akurat wszystkie tutaj z tych win, które mamy w domu. Nie wiem jak u Was, ale nasi rodzice na przykład mają raczej zamiłowanie do takich gęstszych, mocniejszych, bardziej słodkich win. Zupełnie inaczej niż my. I słuchajcie, jeżeli macie podobnie, to koniecznie sprezentujcie Porto. Tak? Porto Ruby, dokładnie, ponieważ wtedy macie gwarancję, tutaj jest taki napis Ruby, ponieważ wtedy macie gwarancję, że to wino będzie słodkie, ponieważ Porto jest Ruby, Porto jest tawny, tawny bywa droższe i nie zawsze bywa słodkie. Można się nadziać, jeżeli się nie wie, jeżeli myśli się, że każde Porto smakuje tak samo. Porto, jak wiadomo, nazwa wskazuje, jest to wino z Portugalii, jest to bardzo mocne wino. Ta butelka, którą trzymam tutaj, Don Pablo, ma 19% alkoholu. Jest bardzo, bardzo słodkie. Świetnie nadaje się do deserów. Czyli hołdujemy tutaj w zasadzie, że wino do deseru powinno być słodsze niż sam deser, aby jednak nie sprawiało wrażenia takiego zbyt kwaśnego. My testowaliśmy, jak smakuje Porto w połączeniu z takim totalnie czekoladowym keksem i niesamowicie świetnie się komponuje. Zatem macie pewność, że co jak co, ale Porto przyniesione na taki deser rodzinny podczas zbliżających się świąt będzie pasować perfekcyjnie. Druga rzecz. Jeżeli nie wiecie, co kto lubi, jakie wino, chcecie mieć pewniaka, tak? Proszę, nie kupujcie żadnych win z supermarketu, co do których nie macie nawet pewności, z jakich one są szczepów, roczników i tak dalej. Pójdźcie w stronę takiego pewniaka, mianowicie Rieslinga. Jest to wino, dokładnie szczep, który ma opinię jednego z najbardziej uniwersalnych, a przy tym jest niesamowicie smaczny. Z reguły Rieslingi to są niemieckie wina, przynajmniej tutaj głównie w Polsce tak można dostać. Pasują do wszystkiego, są niesamowicie lekkie, ale z charakterem. My mieliśmy wrażenie, że jest lekko słodko-kwaśne, tak konkretnie te, które ja tu mam. I pasuje zarówno do deserów, zarówno do, wiadomo, do potraw z mięsa, jak i do nawet kuchni azjatyckiej. Czemu nie? Riesling pasuje do wszystkiego. To jest zasada numer jeden. Zatem, jeżeli chcecie przynieść pewniaka, przynieście Rieslinga, nie ma problemu. Przy czym Rieslingi są nawet i te niedrogie, powiedzmy do 20-30 zł, i te w wyższej cenie z lepszych zbiorów. Ale tu też pamiętajcie, że cena w Polsce, jeżeli chodzi o wino, to nie powinien być aż taki wyznacznik. Pamiętam, jakbyśmy podczas naszej podróży po Europie i piliśmy wino za 4 euro w Portugalii na przykład, a w Polsce to samo wino kosztuje 80 zł. Więc słuchajcie, wino ma smakować. Jeżeli wybierzecie Rieslinga, macie gwarancję, że to będzie wino, które w zasadzie w 99% przypadków pasuje. I zastanawialiśmy się jeszcze, co by tutaj dostawić trzeciego. I mamy taki swój typ. Mamy ukochane wino Verde, portugalskie. No ale niestety butelka już wyszła. To jest... Prosecco! I Prosecco też wyszło. Są tak bardzo ukochane, że już po prostu ich nie ma. Prosecco to jest takie wino musujące, niesamowicie smaczne, deserowe wydawałoby się, ale jak widzieliśmy we Włoszech, serwowane z powodzeniem do obiadów. Nie ma problemu. Natomiast wino Verde, bardzo owocowe wino białe, smakuje do obiadów, deserów, takich lekkich obiadów, sałaty. Pyszne i charakterystyczne butelki, zawsze takie niebieskie butelki, ponieważ wino Verde znaczy, że jest zielony, czyli świeży, stąd niebieska butelka. Oczywiście nie trzyma się to kupy. Dobrze, więc myśleliśmy i słuchajcie, jeżeli chcecie kogoś zaskoczyć, polujcie na Frascati. Mało osób w Polsce wie, co to jest Frascati, a Frascati to jest też takie fajne, lekkie, owocowe, białe wino z okolic Rzymu, mające niesamowicie dobrą opinię. A to tutaj, które polowaliśmy w makro, ma też bardzo ciekawą butelkę, zatem aż się prosi o to, żeby podarować je komuś na prezent. Frascati próbowaliśmy chyba z owocami morza, z tego co pamiętam, i po prostu
perfekcyjnie pasuje, ale ma tę zaletę, że można je podać do deseru, no bo wiadomo, że raczej polska wieczerza wigilijna jest cięższa, ale zawsze może potem postać troszeczkę i można je sobie próbować do różnych dań potem, a na pewno zaskoczycie kogoś. I nie będzie to żadne takie oklepane wino, jakie wiadomo stoją teraz na półkach w supermarketach. Zatem tak, Frascati, tutaj mieliśmy dokładnie Fontana Candida. To jest świetny wybór. A jeżeli macie ochotę na bąbelki, to Prosecco. No i wino verde, z racji na to, że my je strasznie lubimy, zatem musicie go spróbować. Jest. To dopiero początek. Jeżeli macie własne propozycje, jakie wino przynieślibyście na taką wieczerzę albo podarowali komuś w prezencie, zapraszam do dyskusji, a my jeszcze pomyślimy, co można wykombinować. To tyle. Napiszcie, czy pomysł Wam się podoba. My jesteśmy bardzo chętni, żeby popowiadać Wam o wina. Nie tylko o konkretnych winach, ale wiecie, takie podstawy. Bo wydaje się, że każdy to z mądrych głów od win to wie wszystko. A nieprawda, oni też kiedyś zaczynali. I my chętnie Wam opowiemy co i jak, co z czym, żeby było smacznie i zawsze fajnie. Zatem czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam serdecznie, łapki w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!